Bevo.
Witam. Otwieram obrady 30. sesji Rady Miejskiej w Tolkmicku. Witam serdecznie radnych Rady Miejskiej, panią burmistrz Magdalenę Dalman, panią skarbnik gminy Renatę Mrugała oraz radcę prawnego panią Jolantę Skuratowicz. W związku z ograniczeniem czasu przebywania wielu osób w jednym pomieszczeniu, bardzo proszę o zabieranie głosu w sposób zwięzły i rzeczowy. Stwierdzenie obecności. Proszę o naciśnięcie przycisków celem sprawdzenia obecności. Dziękuję. Na podstawie listy obecności oraz przeprowadzonego imiennego wykazu obecności radnych stwierdzam, że w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada Miejska w Tolkmicku może obradować i podejmować prawomocne uchwały oraz decyzje. Przechodzimy do punktu drugiego. Czy do porządku obrad chcą państwo wprowadzić zmiany? Nie widzę. Wobec powyższego projekt porządku obrad przedstawia się następująco. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad to jest punkt pierwszy. Drugi, przedstawienie porządku obrad. Trzeci, przyjęcie protokołu z 29. sesji Rady Miejskiej w Tolkmicku z dnia 25 listopada 2020 roku. Punkt czwarty, informacja burmistrza o bieżącej pracy. Punkt piąty, informacja na temat złożonych interpelacji i wniosków radnych. Punkt szósty, składanie przez radnych interpelacji i wniosków na piśmie. Punkt siódmy, zapytania i wolne wnioski. Punkt ósmy, informacje. Podpunkt A, ocena realizacji uchwał Rady Miejskiej w Tolkmicku. Punkt dziewiąty, podjęcie uchwał. 9:1 o zmianie wieloletniej prognozy finansowej gminy Tolkmicko na lata 2020-2030. 9:2 w sprawie zmian w budżecie gminy Tolkmicko na rok 2020. 9:3 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Tolkmicko na lata 2021-2030. Podpunkt A. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez burmistrza Tolkmicka projekcie wieloletniej prognozy finansowej gminy Tolkmicko na lata 2021-2030. Podpunkt B. Odczytanie projektu uchwały. Podpunkt C. Głosowanie nad uchwałą. 9:4 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tolkmicko na rok 2021. Podpunkt A. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez burmistrza Tolkmicka projekcie budżetu gminy Tolkmicko na rok 2021. Podpunkt B. Odczytanie opinii w sprawie projektu uchwały budżetu przedstawionej przez przewodniczącego Komisji Planowania Budżetu i Finansów. Podpunkt C. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej. Podpunkt D. Odczytanie projektu uchwały. Podpunkt E. Głosowanie nad uchwałą budżetową. 9:5 w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi elbląskiemu z przeznaczeniem na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej. 9:6 w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania. 9:7
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Tolkmicko. 9/8 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności. 9/9 o zmianie uchwały numer 35/227/17 z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie udzielenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania. 9/10 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego fragment obrębu geodezyjnego Łęcze. Punkt 10 sprawy różne. Punkt 11 zakończenie obrad. Przystąpmy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem odczytanego porządku obrad? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miejska w Tolkmicku przyjęła porządek obrad 30. sesji Rady Miejskiej 15 głosami. Przechodzimy do punktu 3. Przyjęcie protokołu z 29. sesji Rady Miejskiej w Tolkmicku z dnia 26 listopada 2020 roku. Do protokołu nie wpłynęły żadne uwagi. Czy w tej chwili mają Państwo jakieś uwagi? Nie widzę, zatem przystąpmy do głosowania. Kto jest za przyjęciem protokołu z 29 sesji Rady Miejskiej? Jest. Za przyjęciem zagłosowało 15 radnych. Dziękuję. Zamykam punkt 3, otwieram punkt 4. Informacje burmistrza o bieżącej pracy. Proszę panią burmistrz o przedstawienie informacji. Informacja o pracy burmistrza w okresie międzysesyjnym od 26 listopada do 29 grudnia 2020 roku. Punkt 1. Gmina Tolkmicko uzyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rewitalizację budynku komunalnego przy ulicy Portowej 4 w Tolkmicku z przeznaczeniem na przychodnię lekarską i Centrum Aktywności Międzypokoleniowej. Wysokość otrzymanego dofinansowania wynosi 2 316 200 zł, to jest 97% wartości inwestycji. Punkt 2. Do 28 grudnia samorządy mogły składać wnioski w drugim naborze w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Gmina Tolkmicko złożyła 3 wnioski. Na budowę remizy OSP w Pogrodziu wnioskowana kwota 1 150 566 zł. Na wkład własny do projektu przebudowy świetlicy wiejskiej w Łęczu na potrzeby Centrum Aktywności Lokalnej wnioskowana kwota 587 546 zł. Oraz na budowę skateparku w Tolkmicku wnioskowana kwota 800 000 zł. Punkt 3. Gmina Tolkmicko otrzymała z Funduszu Sprawiedliwości kwotę 98 tysięcy z przeznaczeniem na doposażenie OSP. Zakupiono ubrania, buty ochronne, radiostacje, węże pożarnicze, sprzęt bojowy do doposażenia samochodów. Decyzją komendanta gminnego pozyskane środki zostały podzielone między jednostki naszej gminy, biorąc pod uwagę liczbę działań w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Dla OSP Tolkmicko 54 871 zł. Dla OSP Pogrodzie 24 786 zł. Dla OSP Łęczy 20 335 zł. Punkt 4. Trwają prace przy przebudowie ulicy Młyńskiej w Tolkmicku. Wykonawcą jest firma Adam Stankiewicz, przedsiębiorstwo handlowo-usługowo-produkcyjne z Tolkmicka.
Zakończenie robót planowane jest na dzień 31 lipca 2021 roku. Nadzór inwestorski sprawuje firma Ecoinvest z Elbląga. Punkt 5. Prowadzone są prace projektowe związane z opracowaniem operatu wodnoprawnego dla potrzeb odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu centralnej części Tolkmicka do rowu szczegółowego przy torach kolejowych. Punkt 6. Prowadzona jest procedura zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Łęcza i Kamionka Wielkiego oraz miasta Tolkmicka wraz z częściową zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Punkt 7. W związku z unieważnieniem drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie działki nr 419 położonej w Suchaczu dnia 27 listopada 2020 roku na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta i Gminy Tolkmicko, tablicy ogłoszeń oraz w monitorze urzędowym ukazało się ogłoszenie o trzecim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości. Cena wywoławcza 166 770 zł. Punkt 8. Wykonano remont drogi gminnej na Wodynię, koszt 31 980 zł. Punkt 9. Dostarczono kruszywo z przeznaczeniem na drogę w Kamionku Wielkim, tak zwana droga na próchnik. Wartość usługi 9 963 zł. Punkt 10. Zamontowano iluminacje świąteczne. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa ma uwagi do otrzymanych informacji? Proszę. Moje pytanie do punktu 4, Pani Burmistrz. W związku z przebudową ulicy Młyńskiej, wiem, że projekt nie przewiduje tam oświetlenia tej ulicy. Czy po zakończeniu tej inwestycji, bo rozumiem, że w trakcie już to raczej nie będzie możliwe, będzie taka możliwość, żeby wykonać oświetlenie przynajmniej tych newralgicznych punktów skrzyżowań, wjazdu na targowisko. Dziękuję. No tak, podobne braki dotyczą także ulic przebudowywanych w minionych latach i oczywiście myślimy o tym, żeby wszystkie te ulice, które w tej chwili będą miały nową nawierzchnię, także miały oświetlenie, więc w perspektywie nie tego roku, ale kolejnych lat takie oświetlenie jest projektowane. Czy ktoś jeszcze? Proszę. Pytanie do punktu 7. Która to działka jest w Suchaczu i dlaczego ten przetarg został unieważniony? To jest działka w Pęklewie. Trudno mi ją opisać bliżej. Tak? Natomiast przetarg był unieważniony z powodu błędu, który się pojawił w ogłoszeniu o przetargu. Czyli błąd formalny spowodował, że musieliśmy ten przetarg unieważnić i ogłosić ponownie. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze? Dziękuję. Zamykam punkt 4, otwieram punkt 5. Informacje na temat złożonych interpelacji i wniosków radnych. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski otrzymali Państwo na piśmie. Czy zgłaszają Państwo uwagi do otrzymanych informacji? Nie widzę. Zatem zamykam punkt 5, otwieram punkt 6. Składanie przez radnych interpelacji i wniosków na piśmie. Czy chcieliby radni złożyć wnioski? Proszę. Ja bym chciał złożyć dwie interpelacje dotyczące uszkodzonej nawierzchni ścieżki rowerowej przy ulicy Sportowej. Tam korzenie drzewa, które znajduje się właśnie w pasie tej ścieżki, podnosi tą kostkę brukową do góry, co moim zdaniem stwarza niebezpieczeństwo dla rowerzystów poruszających się tą ścieżką, zwłaszcza zjeżdżających z górki. Warto byłoby tą sprawę zgłosić. Na pewno pan Sylwester to też potwierdzi, że to stwarza niebezpieczeństwo przy większej prędkości, jak jakikolwiek rowerzysta zjeżdża. Również chciałbym zgłosić interpelację dotyczącą uszkodzonego płotu Placu Zabaw w Tolkmicku. I to tak bardziej nie chodzi o ten uszkodzony płot, tylko o... Od dłuższego czasu mamy do czynienia z tym, że zarówno Plac Zabaw, Orlik, tam mamy do czynienia z jakimiś tam aktami niszczenia właśnie tych placów.
Moim zdaniem bardzo wartym rozważenia jest zamontowanie tam monitoringu, o czym już rozmawialiśmy niejednokrotnie, bo szkoda, to są nowe obiekty, które kosztowały bardzo dużo pieniędzy. Moim zdaniem na pewno w jakiś sposób odstraszyłoby to właśnie przed tymi zniszczeniami. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś wnioski? Proszę. Ja chciałem tak słownie tylko złożyć wniosek, żeby zainteresować się sprawą ulicy Morskiej w Trokmicku. Niedawno otwarto dosyć duży obiekt handlowy, a jest niedoświetlona ta ulica. No ktoś, proszę, żeby ktoś zainterweniował w tej sprawie. Dziękuję. Czyli rozumiem, że chodzi o oświetlenie w kierunku od, w kierunku ronda, tak? Tak, to już wiadomo, o co chodzi. Tak. Prosiłabym, żeby po sesji radny złożył ten wniosek na piśmie. Zamykam punkt 6 i otwieram punkt 7. Informacje. Podpunkt A. Ocena realizacji. Ojejka, bardzo przepraszam. Uciekł mi punkt zapytania i wolne wnioski, ale chyba żeśmy to... Ja bym miał jeszcze jedno zapytanie, jak mogę się wtrącić. No, jeżeli już wywołałam, bardzo ja proszę. Ja do tego, co powiedział pan Sylwester, uważam, że to bardzo dobra uwaga, jeżeli chodzi o tę Morską, tym bardziej, że teraz ze względu na powstały sklep, wiadomo, że ruch pieszy tam się zwiększy. A mam takie pytanie, czy w ogóle planowana jest, tak jak w zeszłym roku, planowane są konsultacje z Energą w sprawie oświetlenia. Wiemy dobrze, że oświetlenie w Trutnicku zawsze dużo właśnie mieszkańców ma pretensje, że tu się świeci, tu się nie świeci. Czy są planowane jeszcze takie konsultacje na temat oświetlenia ulicznego z mieszkańcami? Znaczy, jeśli jest taka potrzeba, to jak najbardziej konsultacje możemy zrobić. Natomiast wszyscy Państwo muszą mieć świadomość tego, że fakt, że niektóre latarnie, a przyjęte zostało już wiele lat temu, że co druga latarnia się świeci, to jest, przyczyna jest tutaj ekonomiczna. Im więcej zapalimy latarni, tym większe będziemy płacili rachunki, tym mniej będziemy mieli pieniędzy na inne sprawy. To jest oczywiście głos społeczny, jak najbardziej się liczy. Także myślę, że taki odpowiedzialny głos państwa radnych także tutaj byłby na miejscu. Więc myślę, że możemy sprawę omówić raz jeszcze, aczkolwiek trzeba pamiętać o wydatkach bieżących, tak, z których finansujemy właśnie palące się latarnie. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze? Proszę, radny. Ja chciałem jeszcze zapytać krótko o remont drogi na Wodynie. Jaki zakres prac tam był wykonany za tą kwotę 31 tysięcy, pani burmistrz? W tej chwili nie jestem w stanie panu odpowiedzieć na to pytanie. Pani Alicja jest chora i bliższych informacji nie możemy w tym momencie uzyskać. Także... Dobrze, dziękuję. Czy ktoś jeszcze? Proszę. W związku z tym oszczędzaniem na świetle, to będą lampy w kamionku robione, czy nie? Lampy w kamionku są przewidziane w naszej umowie z Energą na przyszły rok, także będą. Dziękuję. To chyba wszyscy. Dziękuję. Zamykam punkt 7 i otwieram punkt 8. Informacje. Podpunkt A. Ocena realizacji uchwał Rady Miejskiej w Trokmicku. Proszę przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie oceny. Komisja Rewizyjna w dniu 29 grudnia przeanalizowała realizację uchwał Rady Miejskiej w Trokmicku. Do dnia 29 listopada uchwalono 103 uchwały Rady Miejskiej. W stosunku do podjętych uchwał wojewoda warmińsko-mazurski wydał 10 rozstrzygnięć nadzorczych. W 9 uchwałach rozstrzygnięcia nadzorcze unieważniły je w części, zaś jedna uchwała została unieważniona w całości. Rozstrzygnięcia stwierdzające częściową nieważność dotyczyły w kolejności chronologicznej: ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, określenia wzoru deklaracji
o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Tolkmicko, szczegółowego sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych, 3 uchwał w sprawie wyboru przewodniczących i zastępców przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w Tolkmicku, ustalenia wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego, przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy i miasta Tolkmicko, uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Tolkmicko z organizacjami pozarządowymi, rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody warmińsko-mazurskiego unieważniające w całości uchwałę w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego fragment obrębu geodezyjnego Łęcze. Ponadto Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie negatywnie zaopiniowało 2 uchwały w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Dziękuję. Dziękuję. Zamykam punkt 8 i otwieram punkt 9. Podjęcie uchwał. Zgodnie z paragrafem 35 ustęp 3 Statutu Gminy Tolkmicko projekty uchwał otrzymali Państwo w materiałach. Wnoszę o nieodczytywanie w całości projektów uchwał. Projekt uchwały 9:1 o zmianie wieloletniej prognozy finansowej gminy Tolkmicko na lata 2020-2030 oraz 9:2 w sprawie zmian w budżecie gminy Tolkmicko na rok 2020. Proszę przewodniczącego Komisji Finansowej o wyrażenie opinii. Zmiany zostały omówione i zaopiniowane pozytywnie na posiedzeniu komisji. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa zgłasza uwagi do otrzymanych projektów uchwał? Nie widzę. Zatem przystąpmy do głosowania. Projekt uchwały 9:1 o zmianie wieloletniej prognozy finansowej gminy Tolkmicko na lata 2020-2030. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto przeciw oraz kto się wstrzymał? Za przyjęciem uchwały zagłosowało 14 radnych, 1 głos wstrzymujący się. Projekt uchwały 9:2 w sprawie zmian w budżecie gminy Tolkmicko na rok 2020. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto przeciw oraz kto się wstrzymał? Dziękuję. Za przyjęciem uchwały zagłosowało 14 radnych, 1 głos wstrzymujący się. Projekt uchwały 9:3 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Tolkmicko na lata 2021-2030. Podpunkt A. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez burmistrza Tolkmicka projekcie wieloletniej prognozy finansowej gminy Tolkmicko na lata 2021-2030. Poproszę panią skarbnik Renatę Mrugała o odczytanie opinii. Uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez burmistrza Tolkmicka projekcie wieloletniej prognozy finansowej gminy Tolkmicko na lata 2021-2030. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w osobach Joanna Godzwoń, przewodniczący, Bogdan Gaber, Janusz Facon, członkowie, działając na podstawie artykułu 19 ustęp 2 w związku z artykułem 13 punkt 12 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych,
oraz artykułu 230 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych postanawia pozytywnie zaopiniować projekt wieloletniej prognozy finansowej gminy Tolkmicko na lata 2021-2030. W uzasadnieniu. W dniu 13 listopada 2020 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie wpłynął projekt uchwały w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy Tolkmicko na lata 2021-2030 w formie dokumentu elektronicznego. Projekt WPF gminy Tolkmicko przyjęty został zarządzeniem nr 29/2020 burmistrza Tolkmicka z dnia 12 listopada 2020 roku w sprawie projektu budżetu gminy Tolkmicko na 2021 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie dokonał oceny projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy Tolkmicko pod względem zgodności z prawem, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia przestrzegania przepisów ustawy o finansach publicznych dotyczących uchwalania i wykonania budżetu w latach następnych, na które zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie stwierdza, co następuje. Projekt wieloletniej prognozy finansowej gminy Tolkmicko przewiduje w roku 2021 dochody ogółem w wysokości 34 150 501 zł i 68 groszy. Wydatki ogółem w wysokości 37 249 780 zł i 1 grosza. Deficyt 3 099 278 zł i 33 grosze. Prognozowana łączna kwota długu na koniec 2021 roku ogółem 11 577 619 zł i 56 groszy. Z projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy Tolkmicko na lata 2021-2030 wynika, że relacja określona w artykule 243 ustawy o finansach publicznych w roku 2021 i w latach następnych zostanie zachowana. Biorąc powyższe pod uwagę, skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie postanowił jak na wstępie. W podpisie przewodniczący składu orzekającego Joanna Gocwan. Dziękuję. Dziękuję. Podpunkt B. Odczytanie projektu uchwały. Ponownie proszę panią skarbnik. Uchwała Rady Miejskiej w Tolkmicku z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Tolkmicko na lata 2021-2030. Rada Miejska uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wieloletnią prognozę finansową jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 1. Paragraf drugi. Wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem nr 2. Paragraf trzeci, punkt pierwszy. Upoważnia się burmistrza Tolkmicka do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2. Punkt drugi. Upoważnia się burmistrza Tolkmicka do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Paragraf czwarty, punkt pierwszy. Upoważnia się burmistrza Tolkmicka do podpunkt pierwszy. Przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2. Podpunkt drugi. Przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności przekraczają poza rok budżetowy. Paragraf piąty. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Tolkmicka. Paragraf szósty. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
Z dniem 1 stycznia 2021 roku traci moc uchwała nr 19/116/19 Rady Miejskiej w Tolkmicku z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Tolkmicko. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Tolkmicko na lata 2021-2030. Przystąpmy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Dziękuję. O, dobrze jest już, tak. Dziękuję. Za przyjęciem projektu uchwały zagłosowało 13 radnych, 2 głosy wstrzymujące się. Projekt uchwały 9/4 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tolkmicko na rok 2021. Bardzo proszę panią skarbnik o odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez panią burmistrz projekcie uchwały budżetowej gminy na rok 2021. Uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez burmistrza Tolkmicka projekcie uchwały budżetowej gminy Tolkmicko na 2021 rok. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w osobach Joanna Godzwoń, przewodniczący, Bogdan Gaber, Janusz Facon, członkowie, działając na podstawie artykułu 19 ust. 2 w związku z artykułem 13 punkt 3 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych postanawia pozytywnie zaopiniować projekt uchwały budżetowej gminy Tolkmicko na 2021 rok. W uzasadnieniu. W dniu 13 listopada 2020 roku wpłynął do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie projekt uchwały budżetowej gminy Tolkmicko na 2021 rok. Burmistrz Tolkmicka zarządzeniem nr 29/2020 z dnia 12 listopada 2020 roku w sprawie projektu budżetu gminy Tolkmicko na 2021 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej przedłożył powyższy projekt Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie dokonał oceny projektu uchwały budżetowej pod względem zgodności z prawem, a w szczególności z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Biorąc pod uwagę przedstawione wielkości dochodów i wydatków budżetu w 2021 roku, w tym dochody i wydatki bieżące, skład orzekający stwierdza, że zasada wynikająca z artykułu 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych została zachowana. Projekt budżetu został sporządzony w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w zakresie dochodów i wydatków. Projekt budżetu oprócz części tabelarycznej zawiera także objaśnienia dotyczące podstawowych źródeł dochodów oraz omówienie wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe. Biorąc powyższe pod uwagę, postanowiono jak w sentencji, w podpisie przewodniczący składu orzekającego Joanna Godzwon. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Podpunkt B. Odczytanie opinii w sprawie projektu budżetu przedstawionej przez przewodniczącego Komisji Planowania Budżetu i Finansów. Proszę przewodniczącego. Ogółem planowane dochody ustalono na kwotę 34 167 823 zł 95 groszy zgodnie z załącznikiem nr 1 do projektu budżetu. Wyżej wymienione dochody obejmują dochody bieżące w wysokości 32 225 271 zł i 46 groszy. Dochody majątkowe w wysokości 1 942 552 49 groszy.
dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 83 200 zł. Planowane dochody są realne do wykonania. W budżecie zostały ujęte zaplanowane i przyznane dotacje. Wydatki bieżące zapewniają funkcjonowanie zakładów i jednostek budżetowych oraz realizację podstawowych zadań gminy wynikających z przyjętych planów działalności. W ramach autopoprawek burmistrz Tolkmicka wniosła 7 zmian do projektu budżetu. Nie udało się ująć w wydatkach budżetu wszystkich wniosków i propozycji radnych. Planowany deficyt budżetowy na rok 2021 wynosi 1 640 856 zł 56 groszy i będzie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów. Wydatki ostatecznie zostały ustalone na kwotę 39 583 302 zł 28 groszy. Z tego wydatki bieżące 33 048 974 zł 21 groszy, wydatki majątkowe 6 534 328 zł 7 groszy, wydatki inwestycyjne planujemy w wysokości 6 253 328 zł 7 groszy zgodnie z załącznikiem numer 3 do projektu budżetu. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych Funduszu Spójności o pozostałe środki z źródeł zagranicznych w wysokości 2 051 665 zł 84 groszy zgodnie z załącznikiem numer 4. Rezerwa ogólna wynosi 39 190 zł, rezerwa celowa 110 810 zł i w całości przeznaczona jest na zarządzanie kryzysowe. Mając powyższe na uwadze, Komisja Planowania Budżetu i Finansów wnioskuje o przyjęcie przedłożonego projektu uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2021. Dziękuję. Dziękuję. Podpunkt D. Oj, przepraszam, podpunkt C. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Dziękuję. Projekt uchwały budżetowej był omawiany na ogólnej komisji. Także myślę, że na tej komisji naprawdę wszystko żeśmy omówili. Wszystko jest jasne, bez dodatkowych pytań. W tym razie zamykam podpunkt C i otwieram podpunkt D. Odczytanie projektu uchwały budżetowej. Ponownie proszę panią skarbnik Renatę Mrugała o odczytanie projektu uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Tolkmicku z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tolkmicko na rok 2021. Rada Miejska uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Dochody budżetu gminy w wysokości 34 167 823 zł i 95 groszy zgodnie z załącznikiem numer 1. Z tego dochody bieżące w wysokości 32 225 271 zł i 46 groszy. Dochody majątkowe w wysokości 1 942 552 zł i 49 groszy. Paragraf numer 2. Punkt pierwszy. Wydatki budżetu gminy w wysokości 39 583 302 zł i 28 groszy zgodnie z załącznikiem numer 2. Z tego wydatki bieżące w wysokości 33 048 974 zł i 21 groszy. Wydatki majątkowe w wysokości 6 534 328 zł i 7 groszy. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości
6 253 328,07 zł zgodnie z załącznikiem nr 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 2 051 665,54 zł zgodnie z załącznikiem nr 4. Punkt 4. Dochody i wydatki związane z realizacją z zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami stanowią załącznik nr 5. Zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowią załącznik nr 6. Zadań realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych stanowią załącznik nr 7. Paragraf 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5 415 478,33 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1 640 856,56 zł, z przychodów jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 587 769,12 zł oraz wolnych środków, o których mowa w artykule 217 ust. 2 punkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w kwocie 1 186 852,65 zł. Przychody budżetu w wysokości 6 517 642,33 zł i rozchody w wysokości 1 102 164 zł zgodnie z załącznikiem nr 8. Paragraf 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciągniętych na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł, finansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 640 856,56 zł, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1 102 164 zł. Paragraf 6. Ustala się dochody w kwocie 83 200 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 107 779 zł i 6 groszy na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ustala się wydatki w kwocie 2000 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii. Paragraf 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w artykule 402 ustępy 4-6 i artykule 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska. Dochody w wysokości 1 850 zł, wydatki w wysokości 16 950 zł. Paragraf 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych, o których mowa w artykule 6R ustęp 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Dochody w wysokości 1 464 408 zł. Wydatki w wysokości 1 539 450 zł i 36 groszy. Paragraf 9. Środki określone w artykule 5 ustęp 1 punkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacje na programy finansowane z udziałem tych środków. Dochody w wysokości 1 701 630 zł i 11 groszy. Wydatki w wysokości 1 700 549 zł i 60 groszy. Paragraf 10. Wydatki budżetu
na 2021 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 258 066 zł i 57 groszy, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę 258 066 zł i 57 groszy, zgodnie z załącznikiem nr 9, paragraf 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 10. Paragraf 12. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie samorządowego zakładu budżetowego. Przychody 2 548 000. Koszty 2 548 000 zgodnie z załącznikiem nr 11. Paragraf 13. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy Prawo oświatowe i wydatków nimi sfinansowanych, dochody 201 300 zł i wydatki 201 300 zł zgodnie z załącznikiem nr 12. Paragraf 14. Rezerwa ogólna w wysokości 39 190 zł. Rezerwa celowa w wysokości 110 810 zł, z tego 110 810 zł na zarządzanie kryzysowe. Paragraf 15. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy. Paragraf 16. Upoważnia się burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na podpunkt 1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Podpunkt 2. Finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Punkt 2. Ponadto upoważnia się burmistrza do podpunkt 1. Dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w artykule 257 ustawy o finansach publicznych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia wynikające ze stosunku pracy, nie powodujących ani zwiększeń, ani zmniejszeń ich ogólnej kwoty. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych pomiędzy zadaniami w ramach tego samego działu, rozdziału i paragrafu, nie powodujących likwidacji zadania. Podpunkt 2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. Podpunkt 3. Przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Paragraf 17. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Tolkmicka. Paragraf 18. Uchwała wchodzi z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, pani skarbnik. Czy ktoś z państwa zgłasza uwagi do odczytanego projektu uchwały? Nie widzę, zatem przystąpmy do głosowania. Kto z państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto się wstrzymał oraz kto jest przeciw? Dziękuję. Za przyjęciem uchwały zagłosowało 13 radnych, 2 głosy wstrzymujące się. Projekt uchwały 9/5 w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi elbląskiemu z przeznaczeniem na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej. Chodzi tutaj o nasze dwie linie Elbląg, Pagórki Łęcze Elbląg oraz linię Tolkmicko przez Chojnowo, Wodynię, Rychlik i Tolkmicko.
Czy ktoś z Państwa zgłasza uwagi do tego projektu? Nie widzę. Zatem przystąpmy do głosowania. Kto z Państwa jest za udzieleniem pomocy finansowej, przyjęciem tego projektu, przepraszam. Dziękuję. Za zagłosowało 15 radnych. Projekt uchwały 9/6 w sprawie przekazania regulaminu dostarczania i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Dziękuję. Za przyjęciem uchwały 9/6 zagłosowało 15 radnych. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Tolkmicko. Jest to przedłużenie dotychczasowej dzierżawy. Dzierżawcy wystąpili z wnioskiem o przedłużenie umowy. Grunty w mieście Tolkmicko. Dziękuję. Proszę o głosowanie. Kto z Państwa jest za przedłużeniem zgody na dzierżawę? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Dziękuję. Za zagłosowało 15 radnych. Uchwała. Uchwała, 9/8 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności. Chodzi o budowę przyłącza kablowego zasilającego w energię elektryczną budynek jednorodzinny, nowo budowany w miejscowości Suchacz. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Dziękuję bardzo. Uchwałę przyjęto 15 głosami. Uchwała 9/9 o zmianie uchwały numer 35/227/17 z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania. Czy ktoś z Państwa zgłasza uwagi do tego projektu uchwały? Nie widzę. Zatem przegłosujmy. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Dziękuję. Uchwałę przyjęto 15 głosami. Już tutaj. Punkt 9/10. Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego fragment obrębu geodezyjnego Łęcze. Czy ktoś z Państwa zgłasza uwagi do projektu uchwały? Nie widzę. Zatem przystąpmy do głosowania. Kto z Państwa jest za Dziękuję bardzo. Projekt uchwały przyjęto 15 głosami. Zamykam punkt 9 i otwieram punkt 10. Sprawy różne. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w sprawach różnych? Proszę, radny Sylwester. Ja bym chciał w sprawach różnych poprosić o telefon, jak już ten pracownik strategicznie ważny wróci do pracy, do Zarządu Dróg Wojewódzkich albo osoby, która jest decydentem. Chodzi o zimowe odśnieżenie dróg, pani burmistrz, ponieważ jest ogromna uciążliwość. Ja wiem, że od wielu lat się ciągnie, to nie nastało teraz.
jak już ta piaskarka przejdzie ten pług śnieżny i zepchnie to na chodnik, to jednak dobrze byłoby to usunąć z chodnika w miarę w trybie pilnym, bo ostatnie opady śniegu tylko na kilka dni tą dolegliwość nam pokazały, jak to jest ciężko się komunikacyjnie przemieszczać, ale dzieci mogą zacząć dochodzić do szkoły w styczniu. Jeżeli taka sytuacja z atakiem ponownym zimy będzie miała miejsce, to te dzieci czy piesi będą musieli po prostu jak zające przeskakiwać, raz na chodnik, raz na jezdnię, w zależności od tego, czy będzie samochód, czy jechał, czy nie. Po prostu trzeba przyjąć taką strategię odśnieżania tych dróg, żeby to było umożliwiło komunikację zarówno pojazdom, jak i pieszym, przy czym pieszy jest niechronionym uczestnikiem ruchu drogowego, powinien mieć większe przywileje. To chciałem powiedzieć, dziękuję. Na początku, przepraszam, nie usłyszałam, czy chciałby Pan otrzymać telefon do zarządu, czy żebyśmy wykonywali telefony? W ramach własnych kompetencji zadzwonić po prostu tam, zapytać, dzwonimy, jak to można. Tak, dzwonimy regularnie do Zarządu Dróg Wojewódzkich. Państwo pamiętają, że sprawa odśnieżania to w ogóle jest tu sprawa trudna, nawet kiedyś gościliśmy w poprzedniej kadencji przedstawiciela Zarządu Dróg Wojewódzkich, który nam bardzo uprzejmie wyjaśnił, że niewiele możemy oczekiwać, ale oczywiście wykonujemy regularne telefony, będziemy to nadal czynić, także w sprawie, o której Pan mówi. To znaczy, tutaj jest jakiś błąd logiczny, bo według mojej wiedzy droga składa się z jezdni, chodnika i pobocza. Jeżeli mówimy o odśnieżaniu drogi, to mówimy kompleksowo, czyli ciąg i jezdny i pieszy musi być odśnieżony. Także tu nie ma polemiki dalszej. No ja nie polemizuję, natomiast będziemy interweniować oczywiście. Czy ktoś z Państwa, proszę, radny Mirosław. Mam pytanie dotyczące sprawy szczepień przeciwko koronawirusowi. Czy Pani Burmistrz ma wiedzę, czy te szczepienia będą wykonywane w Tolkmicku i czy w związku z tym przewidywana jest jakaś tam akcja propagandowa, żeby promować te szczepienia? Dziękuję. Z tego, co z informacji, które uzyskałam od Pana doktora, zgłosił dwa punkty szczepień, czyli przychodnie w Tolkmicku i w Suchaczu. Jeżeli będzie taka, jeżeli już dojdzie do powszechnego szczepienia osób, to oczywiście włączymy się we wszelkie akcje propagujące te szczepienia. Z tego, co wiemy, na razie szczepiony jest personel medyczny, także już w Elblągu. Natomiast tak, będziemy mieli dwa punkty szczepień i oczywiście włączymy się w akcje propagowania. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Dziękuję. Zamykam punkt 4, otwieram punkt 11. Przepraszam, 10, otwieram punkt 11. Termin następnej sesji Rady Miejskiej w Tolkmicku odbędzie się 28 stycznia 2021 roku. Termin Komisji Oświaty 26 stycznia. I pozostałe komisje 27 stycznia 2021 roku. Przed nami kolejny Sylwester i nowy 2021 rok. Lecz życzenia wciąż te same. Niech zbliżający się rok przyniesie Wam i Waszym rodzinom nadzieję, życzliwość oraz zdrowie i wiarę w pogodne jutro. Niech nowy rok będzie dla nas źródłem inspiracji i wielu nowych pomysłów. Wszystkiego najlepszego na nowy rok życzę. Chciałabym się także przyłączyć do tych życzeń i przede wszystkim, no, byśmy wreszcie zwalczyli tego wirusa i mogli żyć normalnie, żeby nasze życie społeczne przede wszystkim mogło wrócić do zwykłego trybu i oczywiście byśmy wszyscy uchronili się przed chorobą, także również wszystkiego dobrego i wszelkiej pomyślności w nowym roku Państwu życzę. Dziękuję bardzo. Każdy zauważył, że na stole ma nowy kalendarz. Także do zobaczenia na sesji w przyszłym roku. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam obrady 30. sesji Rady Miejskiej w Tolkmicku. Dziękuję.